Na targowiskach i w sklepach widać przedświąteczny ruch. Tak jest między innymi w Katowicach, gdzie kupujących dzisiaj nie brakowało. Święta wielkanocne tuż, tuż, a jakie będą, czy droższe, czy tańsze, sprawdzał Paweł Jędrusik. Na targowisku w Katowicach od rana widać wzmożony ruch i kolejkę między innymi po wyroby mięsne, a także jajka. Teraz się już zaczął trochę ruch, można powiedzieć, bo w ubiegłym tygodniu było bardzo, bardzo licho. Ile jajek przeciętnie kupują mieszkańcy? Różnie, 50, 60, 40, w zależności ile kto potrzebuje. I na ile pozwala portfel, bo wiele osób zauważa, że ceny po prostu wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, choć nie każdy odczuwa to tak samo. Dla nas dobre ceny. Nie jest drożej. Dla nas dobre ceny, bo jesteśmy dobrze uposażonymi emerytami. Także. Ceny są okropne, święta, no wiadomo, trzeba coś kupić. Sama jestem minus mężem, to nie tak duże. Ale że będzie drożej, wątpliwości nie mają też eksperci, choć są też aspekty, które mogą spowodować, że nieco zaoszczędzimy. Niestety będą znowu droższe niż te ostatnie. Po pierwsze dlatego, że więcej wydamy na żywność. Po drugie dlatego, że też więcej wydamy no to wszystko, co najczęściej wiąże się ze świętami, a więc różnymi rodzajami prezentów, które chcemy po prostu dać naszym najbliższym. I choć jest to zwyczajowo nieco mniej niż na Boże Narodzenie, to i tak stanowi w tym naszym koszyku wydatkowym dość sporo. Jest też ciekawa rzecz, pytanie o to, na ile różnego rodzaju wojny, tak zwane wojny dyskontowe, doprowadzą do sytuacji, w której to, co na co dzień kupujemy, rzeczywiście okaże się realnie w naszym portfelu, że kosztuje mniej. A zapewne i tak po świętach będziemy zadawać sobie pytanie, i kto to wszystko teraz zje?